Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem programu Zrób to sam gościmy dzisiaj młodego konstruktora. Może się nam Pan przedstawi? Nazywam się Słodowicz Adam. Pracuję w zakładzie elektroniki i automatyki. Jestem tam, że tak nieładnie się wyrażę, pracownikiem umysłowym. Bardzo ładnie, pracownik umysłowy to też człowiek. Chciałem słuchaczom przypomnieć, że pan Słodowicz przyjechał na ogłoszony przez nas konkurs pod nazwą Przebój Sezonu. Czy mógłby pan pokrótce powiedzieć, czym będzie startował w konkursie? No, do konkursu zrobiłem odtwarzacz laserowy z materiałów, które miałem w domu i zakładzie pracy. Skąd wziął się w ogóle pomysł skonstruowania takiego odtwarzacza? No wie pan, panie redaktorze, szczerze mówiąc, to przypadek sprawi, że w ogóle dowiedziałem się, że coś takiego istnieje. Jak to? No tak, no bo gdyby mój starszy brat nie prenumerował młodego technika, taki miesięcznik, wie pan redaktor, no to tam było zdjęcie tego aparatu i nawet napisali, z czego się składa. Jeśli nie jest to tajemnicą, czy mógłby pan podzielić się ze słuchaczami krótkim opisem technicznym swojego urządzenia? Jasne, no więc mój odtwarzacz, proszę, to tak jak każdy inny, składa się z lasera, o tu. Ale ja tu widzę laser do celów doświadczalnych. No bo właśnie tylko taki mieli na zakładzie u nas. Z lasera, z mózgu się składa, o to jest właśnie ten mózg, tu. Wskaźników, no na razie nie chodzi. Z przewodów, o właśnie, te, o przewody. Zegara, właśnie zegara, o cyka, o. Oraz z obudowy, o. Solidna obudowa. Z tego co usłyszałem, wydaje mi się, że będzie miał pan teraz mnóstwo pytań dotyczących szczegółowej budowy tak prostego urządzenia, jakim jest, że tak nieładnie powiem, laserofon. Ale dopiero po konkursie, jeśli to możliwe, no bo wie pan redaktor, byłaby konkurencja, nie? A po co mi robić dodatkowy kłopot? A teraz miła niespodzianka dla wszystkich słuchaczy. Otóż pan Słodowicz zaprezentuje nam wszystkim działanie, że tak się nieładnie wyrażę, laserofonu. Wysłuchamy płyty, którą nie chwaląc się sam zrobiłem, tak sam. Nagrałem ją, no tą, jak to się mówi, no, metodą tą cyfrową, właśnie cyfrową. Będzie to muzyka elektroniczna. Aż sam jestem ciekaw, jak to będzie słychać, no, bo w młodym techniku pisali, że nie ma żadnych szumów. Mam rozumieć, że pan po raz pierwszy będzie uruchamiał ten odtwarzacz, że tak powiem, laserowy. Tak, i dlatego jestem tego ciekawy. Słuchacze, chciałem uprzedzić, że właśnie gdyby coś nie działało, wtedy budzik, który jest podłączony do aparatu, da nam sygnał, a ja postaram się zlikwidować ową usterkę. Na pewno będzie wszystko w porządku. A już na sam koniec chciałem Państwu przypomnieć, że w studiu gościliśmy młodego konstruktora, pana Adama Słodowicza, który ze swoim urządzeniem zamierza wygrać konkurs pod nazwą Przebój Sezonu. Dziękujemy panu za rozmowę. Dziękuję. I prosimy o muzykę. Z czym pan do nas przyszedł? Przecież mógł pan nas wszystkich pozabijać. Ale ja nie wiedziałem, że to tak działa. Całe szczęście, że ten dynamit jeszcze nie wyleciał. Jaki dynamit?